Szanowna Pani, tutaj nie było jeszcze mowy o kwestii, która wydaje mi się, że różni, pań, różni Pani spojrzenie od spojrzenia prawdopodobnie większości osób na tej sali, mianowicie kwestii podatków. Przygotowując się do tego programu, obejrzałem kilka wystąpień Adriana Zandberga, jednego z liderów partii Razem, tego najbardziej znanego. Jedno z tych, na jednym z tych spotkań z wyborcami członek czy, czy wyborca partii Korwin zapytał Adriana Zandberga, jak nazwałby człowieka, który zabiera mu bodajże 70% pensji? Oczywiście w domyśle chodziło o to, że ten człowiek jest złodziejem i w związku z tym mamy złodziejskie państwo, ponieważ część pensji, może nie 70, ale znaczną część pensji nam zabiera. Ja oczywiście nie patrzę na to, na, na to państwo jak na państwo złodziejskie, bo w zamian za te podatki otrzymujemy pewne, pewne świadczenia. Natomiast chciałem się zapytać, bo ta różnica między państwem a, a partią Korwin jest no, diametralna. I chciałem się zapytać, jak pani by. Takiej sytuacji próbowała przekonać, e, jakich słów Pani by użyła, e, żeby przekonać członków partii Korwin, e, że to jednak nie jest złodziejstwo, tylko że za na przykład progresywnymi podatkami e, stoi jakiś sens, e, a może pani po prostu uważa, że nie ma sensu ich przekonywać? Znaczy myślę, że, 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 że jest to trudne na pewno, ponieważ są bardzo przywiązani do swoich poglądów i myślę, że. że... Partii wolność, przepraszam, bo zmieniliście nazwy ostatnio. Przepraszam, przepraszam. O, tu, tutaj siedzi Partia Wolność. E, tak, tak myślę, myślę że, że, że są dosyć przywiązani do swoich poglądów, co manifestują od, od dawna. E, natomiast progresywny system podatkowy. To inaczej mnie jakby Pani przekonała, bo mnie jest jednak troszkę bliżej do nich. Mam wrażenie, że nie Państwa złodziejem. Nie chciałaby Pani tracić czasu na przekonywanie partii Korwin do czegokolwiek. Dobrze rozumiem? Samych członków partii Wolność tak pewnie nie, natomiast podejrzewam, że, że, że już zwolenników tej partii pewnie w części dałoby się do tego przekonać. Sens progresywnego systemu podatkowego jest taki, że jest to podstawowe narzędzie zmniejszania nierówności społecznych. Nierówności społeczne, nierówności materialne są czymś. Szkodliwym dla całego społeczeństwa, nie? Mhm. Liberałowie powiedzieliby, że szkodliwym dla społeczeństwa będzie karanie za to, że zarabia się więcej, że stara się wywindować swoją pozycję społeczną jeszcze wyżej. więc... By ...powiedzieli, że najba... najbardziej wyrównuje <noise> Państwo tego z pewnością nie usłyszeli. Uwaga, poza mikrofonem została wypowiedziana. Żaden, żaden adwokat nie będzie tak dobry jak Lech Walicki, oczywiście. No, ale właśnie, jak, jak, z tym, jak z tym karaniem za czy, czy ograniczaniem chęci do zarabiania? Czy, czy, czy to zwraca Państwa uwagę, czy, 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 państwo, czy nie widzą Państwo tutaj żadnej. Znaczy, nie jest tak, że, że jeżeli ktoś zarabia więcej, to znaczy, że miał większą chęć niż y, na przykład pielęgniarka, y, sprzątaczka czy ochroniarz, tak? Myślę, że nie zawsze, ale często tak na pewno jest. Y, no. Gdyby podał pan jakiś argument za tym, to może być. Myślę, myślę, że wiarygodny. więcej zarabiają ci, którzy są lepiej wykształceni, lepiej przygotowani do rynku pracy. Włożyli więcej mhm. pracy w, w to, żeby później na tym rynku pracy być bardziej elastycznym. W związku z czym, włożyli więcej pracy w to niż. Osoby, które się na przykład nie, 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 nie przebranżawiają na przykład, prawda, w momencie, kiedy tracą pracę. Albo, albo, albo jeszcze wcześniej. No wiadomo, że oczywiście my żyjemy w takim kraju, gdzie wiele osób, które dzisiaj pracuje, wcześniej nie miało takich szans rozwoju, jakie mamy dzisiaj nasze pokolenie, to jest jasne. Natomiast, jak rozumiem, rozwiązania, które Państwo chcą wprowadzić, nie są przejściowe, tylko, tylko mają, są, mają być wprowadzone na stałe. Także dla ludzi naszego pokolenia, a my mamy jednak wydaje mi się, nie wszyscy oczywiście, bo nierówności społeczne istnieją, tu się z Panią zgadzam, ale wydaje mi się, że mamy jednak możliwości rozwoju w kierunku, w którym, w którym chcemy się rozwijać, tak? Znaczy... Sebastian, ale musisz zrozumieć, że partia Razem próbuje tak wszystkich zrównać do jednego poziomu, czyli jak zarabiasz trochę więcej to Cię zrównują do jednego poziomu i Ty okradasz tych ludzi, którzy zarabiają mniej. Czy to jest tak zwany podatek od inteligencji. Jeżeli firmę rozwinąłeś, to teraz będziesz płacił tak, żeby Cię ją zaniżyć. Andrzej, ja Cię bardzo lubię, ale ja chciałem usłyszeć odpowiedź Pani to Znaczy, Barbara. To, co Pan mówi, jest wyrazem ignorancji i braku szacunku no. dla tych ludzi, którzy zarabiają od Pana mniej. To znaczy nie, nie, nie. pielęgniarka ja nie, to nie jest ani mniej, kogoś, ani, ani mniej inteligentna, ani mniej pracowita. Proszę mi dać odpowiedź. Ani mniej inteligentna, ani mniej pracowita. Ani mniej, y, ani mniej społecznie przydatna niż prezes banku. Jest wręcz dokładnie odwrotnie. Jeżeli mówi pan, że Partia Razem chce zabierać ludziom y, bardziej inteligentnym, bardziej przydatnym, po to, żeby dawać nierobom, to po prostu to, co pan mówi, jest obraźliwe ja dla ludzi pracujących tak w takich zawodach, jak służba zdrowia, jak edukacja którzy są nam najbardziej potrzebni. Ale ja tego nie powiedziałem. Pani podała przykład przez Banku. Myślę, Pana że po programie przykład? możecie sobie wyjaśnić, kto co miał na myśli.